Cześć, z tej strony Michał, przed nami kolejny odcinek Tego jeszcze nie jadłem. W dzisiejszym odcinku przygotujemy sałatkę z pieczonego kalafiora. Muszę wam się przyznać, że pieczonego kalafiora jadłem dopiero z rok temu. Nie wiem czemu zawsze go gotowałem, myślałem, że to jest jedyny sposób na przygotowanie kalafiora, a jednak się okazuje, że upieczony kalafior może być nawet smaczniejszy niż gotowany. Dzisiejsza sałatka, główny składnik to jest główka kalafiora. Wsypuję sobie go do miseczki, pokroiłem go w takie mniejsze różyczki, tak to się mówi prawdopodobnie. Do tego tutaj mam trzy marcheweczki pokrojone w takie plasterki koło centymetrowe. I czerwona cebulka, mała główka. Te wszystkie składniki wrzucamy sobie razem do miseczki. Jeżeli chodzi o przyprawy, to mam łyżkę kuminu, dwie łyżeczki czerwonej papryki i troszeczkę soli. Te wszystkie przyprawy równomiernie posypuję naszą sałatkę. Do tego dodam oliwy extra virgin, dwie łyżki, takie stołowe. Jedna łyżeczka, równomiernie tak rozlewamy. Jeszcze jedna, jej, jak pachnie kuminem pięknie. I teraz czas na brudną robotę. Wymieszam to wszystko rękami, a potem dam na blaszkę. Teraz wyłożyłem sobie blaszkę papierem do pieczenia. Wszystko gotowe, teraz to wsadzam na 20-25 minut do piekarnika, a my w międzyczasie przygotujemy sos do sałatki. Teraz przygotujemy sos do naszej sałatki. Bazą do sosu jest nasza prawdziwa tahina i przy okazji mam dla was rozdanie. Piszcie proszę w komentarzach, do czego używacie naszej tahiny. W poniedziałek, 9 września, wybiorę jedną osobę, która otrzyma kupon na taką tahinę do naszego sklepu internetowego. Bazą jest oczywiście nasza tahina, 60 ml tahiny, 60 ml oliwy z oliwek extra virgin, 60 ml wody i dwie łyżki, takie stołowe, soku z cytryn sycylijskich. Do tego główka czosnku i to wszystko sobie razem wymieszamy. Tutaj już mam dodaną tahinę, do tego dodaję oliwę, wodę, sok z cytryn. I mam też do was prośbę, pamiętajcie o tym, że jak odcinek wam się podoba, dajcie łapkę w górę, dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej takich materiałów, a wam też będą się pokazywać kolejne nasze filmiki w proponowanych. I przypominam też o tym, że warto subskrybować nasz kanał, wtedy będzie na bieżąco, a plany mamy ambitne, chcemy jak najwięcej materiałów kręcić w najbliższym czasie. Jest szansa, że nawet 1-2 tygodniowo, ale to potrzebuje waszego wsparcia. Ok, sos wymieszany, w międzyczasie nam się tutaj kalafiorek robi, chwileczkę poczekamy i bardzo jestem ciekawy, jak ta sałatka będzie smakować. 25 minut pieczenia za nami. Wyciągamy naszego kalafiora z marchewką i cebulką. On nam musi chwileczkę sobie ostygnąć, a w międzyczasie jeszcze doprawię sos do smaku solą. Tahina jest dość gorzka. Troszeczkę soli jeszcze. I sos powinien być w porządku. Kalafior nam już delikatnie ostygł. Dodaję sosu. Wymieszamy. I sałatka gotowa. Czas przygotowania około pół godziny z pieczeniem. Także całkiem sprawnie. W międzyczasie można robić coś innego. A teraz test smaku najważniejsza. Sałatka bardzo smaczna, spróbujcie sami w domu. Mam nadzieję, że będzie wam smakować i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca. Cześć!